pielgrzymuje się w sprawach ludzkich, za to kolęduje na chwałę Bożego Dzieciątka. Jaworznicka wspólnota Betlejem przy kolędach opowiadała o swojej traktorkowej pielgrzymce. I tak we czwartek 29 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury ksiądz Mirosław Tosza ze wspólnoty opowiadał o słynnej już pielgrzymce do sanktuarium świętej Teresy od Dzieciątka Jezus we francuskim Lisieux. Opowieść księdza Toszy ilustrowały zdjęcia i filmiki, które powstały w czasie pielgrzymki. Dla wszystkich pielgrzymujących była to bardzo ważna wyprawa. No, jak później przeczytałem wizję, to płakałem w kościele, to jest niesamowite, bo myślałem całe życie, że tutaj mam problemy. Od 20 lat problemy z alkoholem, narkotykami. No będzie ciężko, ale już są pierwsze efekty. Po prostu pogodziłem się z rodziną, z rodzeństwem. Spędziłem wspaniałe święta od 4 lat. Dla mnie to było wzruszające bardzo. No i pomału po prostu mam też dzieci. Mam zabrane prawa rodzicielskie, no będę się starał po prostu jakieś nawiązać kontakt, no naprawić w miarę swoich możliwości te rozbite życie, zadośćuczynić wszystkim ludziom, których skrzywdziłem, no i przede wszystkim swoją taką, nie wiem, tą trzeźwość, jakąś zmianę chcę podedykować wszystkim ludziom, którzy we mnie wierzą. Kilkusetkilometrowa pielgrzymka to niełatwe przedsięwzięcie i choć jeden z pielgrzymów na zaproszenie do wspólnej wędrówki odparł, no dobra, przejdę się, to ze spacerkiem nic wspólnego nie ma. Przytrafiały się chwile zwątpienia. Tak między Niemcami a Francją, to już przed Francją tak miałem takie rezygnacje trochę, no bo to był trochę taki trud siedzenia cały, siedzenia cały czas na tym traktorku, obserwowania tą drogę, to wszystkiego. Spotkanie ze wspólnotą Betlejem powiązano z radosnym kolędowaniem. Śpiewała cała szczelnie wypełniona widownia wespół z aktorką Olgą Szumańską, znaną z występów w oratorium Piotra Rubika Tu es Petrus i udziału w serialu M jak miłość. Śpiewano kolędy dawne, ale wszem dobrze znane. Co wspólnota Betlejem zaniosła w darze Dzieciątku Bożemu? To, co sobie Dzieciątko Jezus pewnie bardzo ceni od samego początku, to jest pewna szczerość i jakby opowieść o tym, co się dzieje w naszym sercu. Tak, że jak się Pan Jezus narodził na świat, to co mnie zawsze ujmuje i urzeka, to pierwszą rzeczą, jaką zrobił, to nie rozpoczął od rozdawania i od naprawiania świata, robiąc coś dla innych, ale od wysłuchania takiego uważnego relacji ludzi ubogich, którzy opowiedzieli mu o tym, co widzieli, co słyszeli, co przeżyli. A Maria też nie wygłaszała kazań wstające, tylko rozważała to wszystko w swoim sercu. Więc myślę, że najpiękniejsza rzecz, jaką możemy przynieść temu Dzieciątku, no to jest nasze serce szczere, prawdziwe, takie, jakie ono jest. I do tego staram się zachęcać osoby ubogie, które mieszkają w naszym Betlejem. Tradycja wspólnego kolędowania sięga wieków wstecz. Za najstarszą polską kolędę uznaje się tę z początku XV wieku. Do dziś różnorodnych kolęd i pastorałek powstały tysiące. Wspólnota Betlejem pięknie razem kolęduje. Kolędy nas wprowadzają właśnie w ten trochę inny świat. Często osoby ubogie no, mają za sobą takie doświadczenie rozbicia, cierpienia i wbrew pozorom święta Bożego Narodzenia, które przeważnie nazywamy radosnymi świętami rodzinnymi, no, dla nich są bardzo bolesne i dużo cierpią, bo często w te święta sobie przypominają o tym, co się stało, że są sami, że no, nie mają czasem kontaktu z bliskimi. Więc pewnie te kolędy jakoś pomagają im ten smutek i ból oswoić, ale też jak wlać jakąś nadzieję w to, że kiedyś z tym bliskim będą mogli te święta przeżywać. W XVII wieku powstała pastorałka, której autor pisał: trzeba by Jezuska czym uraczyć, kiedy więc będzie potrzeba, użyczy łaski swej z nieba. I z myślą o tym radośnie kolędujmy, a czasu wiele. Do Gromnicznej!